Chciałbym w tym miejscu przy tej okazji złożyć bardzo serdeczne życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, aby te święta dla nas wszystkich pracowników były bardzo rodzinne, abyśmy mogli złapać chwilę refleksji, bo za nami jest ostatni okres bardzo duża praca, którą żeśmy wykonali, ale przed nami jest jeszcze większa. Liczę na to, że uda nam się te cele osiągnąć, które żeśmy sobie założyli. Życzę, aby nam nie brakło zdrowia i energii do realizacji tego celu. Cieszę się, że dożyłem. 45 lat pracy to nie każdemu jest dane, więc cieszę się, że akurat na mnie trafiło, że tak długo mogłem pracować. Po drugie, cieszę się, że całą pracę zawodową, jaką miałem w życiu, to dotyczyła Politechniki Opolskiej, jednego zakładu pracy, gdzie startowałem od początku, od asystenta do profesora, przechodząc rozmaite szczeble, również administracyjne, o których tu nie będę mówił. To jest drugi powód do radości. A trzeci powód do radości jest taki, że jak ten dyplom, który dzisiaj od pana rektora dostałem, miałem wręczany, to część ludzi jeszcze mi klaskała i była zadowolona. W tak uroczystym dniu chciałyśmy złożyć wszystkim pracownikom uczelni serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku i owocnej pracy. Wszystkim pracownikom dużo, dużo zdrowia, bo to zdrowie jest chyba nam wszystkim bardzo potrzebne. Dużo wewnętrznego spokoju, dużo ciepła rodzinnego i owocnej pracy. Bardzo dziękuję. To jest dla mnie dzisiaj bardzo szczególny dzień. Dzień, można powiedzieć, zaszczytów, bowiem otrzymałem dwa odznaczenia. Ale jednocześnie chciałem powiedzieć, że dzień pracowity, bowiem do dnia dzisiejszego byłem na obozie narciarskim i z tego względu, że cenię sobie te nagrody, dlatego specjalnie przyjechałem tutaj na tą uroczystość. Bardzo się z tego powodu cieszę. Cieszę się z tego, że uczelnia docenia nasze wysiłki,